Witam serdecznie, nazywam się Piotr Szafran i reprezentuję firmę Network Expert. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć chwilę o protokole REP, czyli Resilient Ethernet Protocol, który umożliwia w środowiskach ringa realizację redundancji połączeń. Jest to dość ciekawy protokół, gdyż zapewnia on bardzo szybką zbieżność i zaobserwowaliśmy, że nasi klienci używają go w szczególności w środowiskach industrialnych, tudzież w środowiskach tam, gdzie te czasy przełączeń są krytyczne, a taka sytuacja ma miejsce właśnie w sytuacjach linii produkcyjnych, tam gdzie mamy automatykę i naprawdę liczą się milisekundy. REP jest protokołem ciskowym, który umożliwia w takim ringu jak tutaj na obrazku realizację bardzo szybkiego przełączania, które liczone jest poniżej 50 milisekund. Chciałbym pokazać konfigurację takiej switchy, natomiast mamy u nas w labie taką konfigurację, jak jest przedstawiona tutaj na rysunku. Mamy switcha, który jest jakby routem naszego ringa i potem mamy switch, który buduje ring poniżej. REP jest protokołem dość prostym, ale może o tym to zaraz pokażę. Mam tutaj dwa switche. 3650 oraz 3850 w stacku, które realizują REP-a i możemy zobaczyć sobie prostymi komendami, że mamy zestawionego tutaj REP-a. Ring jest dwupunktowy, mamy dwa urządzenia w ringu i jeden w tej topologii dwóch urządzeń, zawsze jeden port jest, ma rolę alternative i jest po prostu zablokowany. Jakbyśmy, może ja na początek wejdę i te porty położę i zobaczymy, jak formuje się sąsiedztwo REP-a, co się dzieje. Jak widzimy, teraz nie mamy żadnego sąsiedztwa REP-a. Po podniesieniu ringu będzie nam się REP powolutku tworzył, podnosił i powinniśmy zaraz zaobserwować, o właśnie, jak nam po kolei porty wskakują, formują się sąsiedztwa. O, już mamy topologię zestawioną w pełni. Formują nam się sąsiedztwa, tworzy nam się ten właśnie pełen ring i switche widzą się w poszczególnych sąsiedztwach, widzą swojego neighbora i zestawiają tą relację, tak? I REP działa bardzo prosto. Tak naprawdę jedyne, co on robi, to sprawdza stan linków. On działa na zasadzie link state. Jego konfiguracja jest bardzo prosta. Jeżeli któryś link po środku naszego ringu, który w sytuacji akurat naszego klienta ma kilkanaście urządzeń, jeżeli gdzieś link padnie, informacja o padzie tego linku jest multicastowana VLAN-em administracyjnym do wszystkich switchy w ringu i ten switch dowiaduje się o tym switch, który ma port w stanie alternative i go po prostu podnosi, tak? W REP-ie, co ciekawe, to może pokażę, w REP-ie nie ma spanning tree. Jak tutaj akurat mamy tylko i wyłącznie uplink do naszej sieci labowej, natomiast na tych portach, na których działa ring repowy, tam nie ma spanning tree, ono jest defaultowo wyłączone, wszystko działa na REP-ie. Jak popatrzymy na konfigurację takiego interfejsu, okazuje się, że jest to banalnie proste. Wystarczy w switchach, które są w ringu, dać REP i numer segmentu, REP segment numer. Natomiast na switchu, który jest naszym switchem core'owym, możemy dać REP segment 2 edge primary. Tak? Ważne jest to słówko edge, co powoduje, co oznacza, że ten switch jest jakby uplinkiem w górę. I to wszystko wystarczy, żeby skonfigurować taki ring na REP-ie. Możemy oczywiście jeszcze zobaczyć pewne stany.
zobaczyć, że wiadomości pomiędzy sąsiadami są wybierane, jakie VLANy są przesyłane. Natomiast już ta konfiguracja powoduje, że mamy ruch płynie tylko i wyłącznie jedną stroną ringu i mamy pełną protekcję. Tak? Jeżeli cokolwiek stanie się w tym ringu, ruch zacznie płynąć, ten port zblokowany, znaczy w naszym przypadku to jest ten port, zostanie podniesiony, ten zostanie położony i cały ruch poniżej 50 milisekund będzie płynął drugą stroną. Co ciekawe, RepSam w sobie nie bazuje na sąsiedztwie, czyli nie jest jak OSPF czy inne protokoły, które gdzieś tam sprawdzają, tudzież spanik, które sprawdzają, czy się ktoś widzi, tylko wykrycie awarii jest na poziomie stanu interfejsu. Dlatego wszystkie urządzenia w repie muszą być bezpośrednio połączone, bez żadnych media konwerterów i tym innych rzeczy, co zapewnia nam pełną zbieżność. Tak? Bardzo prosta konfiguracja, bardzo ciekawa opcja. Dodam jeszcze, że na 3650 i 3850 jest dostępna tylko w najnowszych softach. My mamy tutaj soft z wersji, o ile dobrze pamiętam, tak, 16.3.3 i to już działa stabilnie, ale dopiero od wersji 16.2 został rep wprowadzony w tych liniach przełączników. Wcześniej był on dostępny tylko na przełącznikach 3750X, tudzież innych przełącznikach serii SP. I to tyle, co chciałem pokazać o repie. Bardzo prosta konfiguracja, bardzo prosto działa. Moglibyśmy teraz symulować awarie, robić różne rzeczy i to wszystko po prostu się przełącza. Dziękuję Państwu serdecznie. Mówił Piotr Szafran.